Urodzony w Wolsztynie, po studiach w Poznaniu, zamieszkał w Dopiewie. Wojciech Jankowiak, wicemarszałek Wielkopolski, mimo kilkunastu przeprowadzek tej gminy już nie opuścił. Początkowo, gdy żeśmy tam zamieszkali, były trudne warunki mieszkaniowe i tak dalej, ale byli przyjemni ludzie, byli przyjaciele, były osoby, które poznałem i z którymi się zżyłem. No a potem warunki coraz lepsze, no, zamieszkaliśmy w nowo wybudowanym bloku nauczycielskim, no a potem udało mi się samodzielnie wybudować dom, otoczenie. To wszystko powoduje, że to środowisko jest mi bliskie, wkomponowałem się w nie, dobrze mi to. W 1989 roku Wojciech Jankowiak został wiceprezydentem Poznania. I tak zaczęła się jego długoletnia kariera we władzach samorządowych. No jest to związane również i z moim kierunkiem wykształcenia. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji. Specjalizowałem się w zakresie prawa administracyjnego, w związku z tym w jakiś naturalny sposób ciążenie w kierunku właśnie administracji. No a to, że udało mi się współpracować z bardzo ludźmi przekonującymi w tym względzie, to spowodowało, że akurat ta droga kariery. Kolejne szczeble kariery to praca w Urzędzie Rejonowym w Poznaniu, Urzędzie Rady Ministrów i stanowisko wicewojewody poznańskiego. Dalsze losy Wojciech Jankowiak związał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Jako członek zarządu, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, a od 2007 roku wicemarszałek. Praca w samorządzie jest dla niego misją. Tego się nie da wykonywać w wymiarze 8 godzin i w wymiarze jednego gabinetu. Chcąc rzeczywiście pracować w samorządzie, wykonywać wszystkie role i funkcje, trzeba mieć kontakt z ludźmi, trzeba wsłuchiwać się w to, czego oczekują, trzeba poznawać problemy, a to wszystko powoduje, że siłą faktu to się staje pasją, to się staje misją i tak to należy odbierać. Wojciech Jankowiak jest działaczem ludowym, reprezentuje Wielkopolskę w Europejskiej Izbie Regionów, prezesuje Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Laureat Dopiewskiego Filara w kategorii Superfilar, marszałek Wojciech Jankowiak.